Janki, wianki i piosenki, właśnie pod takim hasłem w Ostródzie 23 czerwca odbył się wieczór świętojański. Noc Kupały obchodzona jest w okresie letniego przesilenia. To święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale także zawierające cechy innych kultur. W Ostródzie tradycyjnie odbył się konkurs na najładniejszy wianek. Niestety z roku na rok tych wianków jest coraz mniej. Tradycję, którą podtrzymujemy od wielu, wielu lat. Ja nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, myśmy nawet wianki rzucali zgodnie z tradycją mazurską na drzewa, bo taka jest nasza tradycja. Ale głosy były za tym, żebyśmy wrócili nad jeziora. No i oczywiście jesteśmy i w drodze powrotnej będziemy rzucać te wianki nad jezioro. Jest to tradycja, a poza tym to są polskie walentynki, o czym niewielu z Państwa wie. Organizatorzy postawili tego dnia na zespoły taneczno-muzyczne. Na scenie Ostródzkiego Amfiteatru zaprezentowali się artyści zespołu pieśni i tańca Warmia. Olsztyński zespół powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Od początku swojego istnienia tancerze zdobywali różnego rodzaju nagrody czy wyróżnienia. Zespół szybko zyskał renomę i postanowił się rozwijać. W szeregach zespołu swoje umiejętności prezentowało nie tylko dzieci, ale również młodzież i seniorzy. Ta wielopokoleniowa pasja przetrwała po dziś dzień, choć coraz trudniej o młodych pasjonatów tańców ludowych. Nie są to lata 70., 80., gdzie mieliśmy taki nadmiar na przesłuchaniach, że 2-3 dni nie wystarczały, żeby przesłuchać wszystkich dzieci. No i ten świat poszedł troszeczkę tak w drugą stronę, ale nadal mamy zainteresowanie i te grupy są. Publiczność zgromadzona w Ostródzkim Amfiteatrze miała możliwość podziwiania wszystkich grup tanecznych zespołu z Olsztyna. Zespół pieśni i tańca wciąż bierze udział w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach. Występ w Ostródzie potraktowali jako próbę generalną przed zbliżającym się Międzynarodowym Latem z Folklorem. Postanowiliśmy z szefem artystycznym dać możliwość wystąpić przedstawicielom wszystkich grup zespołu, czyli będą i dzieci, i młodzież, i reprezentacja, i tak zwani seniorzy. Myślę, że przewinie się przez scenę około 80 osób, gdzie to będzie można zobaczyć w finale koncertu. Pokażemy folklor całej Polski. W sobotę nie tylko olsztynianie chwalili się swoimi umiejętnościami. Po raz pierwszy na tak dużej scenie i przed tak liczną publicznością zaprezentowały się dzieci z Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Salos Don Bosco Ostróda to nie tylko stowarzyszenie skupiające miłośników piłki nożnej. Od kilku miesięcy w parafii odbywają się zajęcia taneczne. Założyliśmy wspólnymi siłami w listopadzie 2011 roku zespół folklorystyczny dziecięco-młodzieżowy, który jest prowadzony przez panią Agnieszkę Krupińską. Jest to choreograf, który specjalnie do nas przyjeżdża 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od 16:30 do 19:30. Dzieci mają spotkania, zajęcia taneczne. Nowo powstały zespół występuje pod nazwą Wałdowiaki. Występ przed publicznością był dla młodych tancerzy ogromnym wyzwaniem. Choć w ich poczynaniach widać było brak doświadczenia i obycia na scenie, publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Zapoznanie się z choreografią tańców ludowych nie należy do prostych zadań, ale młodzi tancerze są pojętnymi uczniami. Radzą sobie świetnie, naprawdę, gdyż te dziewczynki i ci chłopcy zaczęli tańczyć od niedawna i tak naprawdę uczyli się nawet maszerować i do muzyki, a co dopiero już mówić o tańcu, i robią to naprawdę świetnie. No, dzieciaki są uzdolnione tutaj, także oby jak najwięcej takich. Tańców ludowych wcale nie należy się wstydzić. Doświadczeni tancerze przekonują, że występowanie w takim zespole jak na przykład Warmia wiąże się z wieloma wyjazdami, zwiedzaniem różnych krajów, a przede wszystkim z poznawaniem wielu ciekawych ludzi. Zespół pieśni i tańca oprócz występów na scenie spotyka się również z młodymi ludźmi podczas różnego rodzaju warsztatów, podczas których zachęca do przełamywania stereotypów o narodowych i regionalnych tańcach.